jak ładnie księżyc widać. Bardzo ładnie wygląda, powiem wam. Naprawdę księżyc wygląda pięknie, no. Play control checklist. Checklist complete. Szyrowanie pasów. Droga czysta. Drain on. Widzicie, tam już jest od razu woda. Praktycznie jakbym teraz prosto pojechał, to był w wodzie. Before takeoff checklist. Before takeoff checklist. Flight controls. Check. Flight instruments. Check. Briefing. Confirm. Flap settings config. Flaps 0. V1. 1. 3. 4. V rotate. 1. 4. 0. V2. 1. 4. 3. Flex temperature. 5. 0. ATC. Set. Ecam memo. It is not okay, sir. It is not. No blue. No tak zapomniałem, że to trzeba wykonać. Nie wiem, że to już trzeba mieć zrobione, chociaż i tak już. Klapy powinny być wysokie. Dobra. Widzicie tą wodę przed nami? No to jest to, co mówiłem, że my jesteśmy na wyspie. Cabin crew advised. Engine mode selector set normal as where required. Packs set off. Course of APU bleed. Checklist below the line completed. No. Tu się zaczął pas? Nie, dopiero tam się zaczyna. Jeszcze ścieżka do kołowania. Teraz się zaczyna tam, gdzie są te lampki. No dobra. L1 stabilize. Flares. Man flares. 50 set. You climb giraffe. Mieliście prawie przy samej końcówce pasa, żebym wystartował. Dobra. Skręcamy.
person. Slam zero. Go back, that's one. Spoilers disarmed. After takeoff check. Ale w końcu nad morzem. I zostawiamy w tyle naszą piękną wyspę. I 7-0, nie 3-5-0 mamy w planie lotu z miatą. Dobrze. End of light set on. Runway to end of bistrow. To znaczy bistrow tylko nose light off. Opit on, till the eyes off. Na lotnisku w tym 6 węzłów mam przejazd. Powinno być 5 lądowania after takeoff. Witam serdecznie Szymonie, również pozdrawiam. Życzę miłego wieczoru ze mną w Fitzplane.
i Airbusem A320. Dobrze, więc znosimy na te 35 tysięcy stóp. No, wszystko jest w porządku, nic się nie dzieje. IRS-y działają. To jest ok. Trzeba było szybciej na lajwondło, to byś był i na starcie. No tak, to starcie ominął. Startowaliśmy dosłownie 5 minut temu. O, encoder się przeciążył. No, ciekawe rzeczy. O, miasto, widzicie? Już wylatujemy znad morza, znad wyspy. Cały mój lot oczywiście możecie śledzić na projekt Fly'u. Jest on tam dostępny. Gdzie się aktualnie znajdujemy, w jakim rejonie. Ostało nam 200 mil, czy ja dziś? 27 minut lotu. No, krótki. Plane control. Aha, czyli mamy się wznieść na 35 tysięcy stóp i zacznie zmniejszanie. Super, idealnie to opracowałem, wam powiem. O, witam serdecznie, witam. No, halo, no tak, no wszystko słychać. No, nie spamuj tak, nie polecam, nie. No, ja powiem ci tak, Nightbot nie lubi spamowania. Spoko, bo malutko, a u ciebie Agnieszka, co tam słychać?
Ale trzeba było się pośpieszyć ze zrobieniem miniaturki, chociaż... Speed is not okay for next flat position. O, to będzie ładne te na miniaturkę. Dobra. Dobrze, uruchomiłem profesjonalny edytor graficzny aktualnie. No jesteście, który widzę, że będzie chciał się uruchomić. O, poczekajcie, może. Gitara. Dobra, niech już sobie zostanie tak jak... Oczywiście wszystkich tutaj obecnych zachęcam do zasubskrybowania tego kanału, czyli kliknięcia tego czerwonego klawiszu tam na dół, do tego dostał się on szalę oraz zostawienia dzwoneczka. Dziwne rzeczy się zadziały, dziwne rzeczy. 100% zużycia procesora jednak nie służy nam na dobre przy tej dzisiejszej transmisji na żywo. O, już teraz encoder jest. O, już się naprawi, mam nadzieję, że będzie dobrze działać. Wszyscy dajcie podniecenie teraz tym Microsoft Flight Simulatorem i tak dalej. Ale musicie przyznać, że X-Train też jest ładny, więc... O, turbulencji. Jakieś tam lekcie łapiemy, no w sumie na 66 węzłów tam od boku wieje. Więc no... Turbulencje mogą być. Już samolot zwolnił z wznoszenia przez te turbulencje. Mam nadzieję, że wszyscy obecni na transmisji zostaną aż do lądowania, bo lądowanie jest najciekawszym momentem, kiedy ja dokładnie lecę sam samolot. I żaden system mi w tym nie pomaga, więc... Jeszcze trzeba to robić w miarę miękko. Polecam, polecam. Zostało nam, pokazuje mi, 19 minut lotu.